Yo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. A to kolejny odcinek z Tomb Raider. Skończyliśmy sobie w tym momencie, gdzie tam się wszystko sfajczyło. O, i teraz przechodzimy sobie dalej. Przez japońskie schody. Dam radę. Jasne, że dasz radę. A dobra. Dawaj, dawaj, dasz radę, dasz radę. Mogę lawirować na boki? Nie, nie mogę. Dobra. Dobra. Myk, myk, ram, pam, pam. Co tu się dzieje? Proszę się uspokoić. O, jaki pogryziony. Teraz się w zombiaka zamieni, jak nic. Dzięki Bogu żyjesz. Jak go tam maca po tej kości? Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Miło się widzieć. Wybacz, twoja noga jest w strasznym stanie. Tylko tak wygląda. A masz jakieś wieści o innych? Żadnych. Jezu, mu faktycznie kość wystaje. Chwila, co ty robisz? Albo mięśnie, nie wiem. Zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej wyspy. Ale ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecaku. Szlak. Otóż to. Cieszę się, że ci powiedział o plecaku. Okay. Tak to by było jeszcze gorzej. Jesz łuk. Papo, o, już się zrespił. Wrota muszą gdzieś tam być. Gdzieś, jaki on długi. Myślałem, że to dwa tu leżą. Dobra, gdzie my mamy iść? Tam mamy iść. Ale to też coś jest. Aha, ślady wilków nam się pokazują, dobra. To jest fajne, fajne, podoba mi się. Jakieś świniaki tu słychać. Co to jest, na dół? Nie no, błagam was. Zaraz, czy jest tam przejście faktycznie na dół? Nie, nie mogę tam iść. No dobrze. Aha, bo ja stąd przyszedłem. Dobra. To sporo wyjaśnię. Ejka, naklejka. Ej, miałem mieć łuk. Pyk, pyk. Aha, tam się nie da przejść. Dobra. Czyli musimy iść tam, gdzie nam każe iść chyba. Chyba, że sobie możemy wioskę zwiedzić. O, szczały. Pyk, pyk. Pam, pam, pam.
Aha, dobra. Też nie, dobra. Okej, okej. Ale to można podpalić chyba, co? No. Dobra, make, make. Tutaj też coś można było zrobić. Pik, pik. Oświecenie. Dobra. Czyżby to trzeba było zrzucić? A tam mogę wejść? Okej, okay. Chyba nie. Nie. Tam mam iść, dobra. Aha. Schodzimy sobie po tym. Rozumiem, rozumiem. Delikatny parkour. Rozumiem, że nie przejdziemy tędy. Ale coś może być w środku, co? Jak myślicie? Jak to spadnie? To spadnie? Nie, to się buja. Ojejku. Czy tam coś jest? Ja tam po coś iść? Bo nie wiem. Są jakieś... przejścia, wejścia, ale nie jestem pewien, czy mam iść w tamtą stronę. Jeszcze raz sobie tu wskoczymy. Tam są jakieś rzeczy. Ja tam chyba nie wejdę, bo tam się coś świeci. Dobra. Dobra, rozumiem, rozumiem. Ojej. Ojej, dobra, wejdziemy sobie tędy. Jak na samym początku planowałem. Ojej. Dobra, mek, mek, ram, pam, pam. Jek. Aha, tam to jest do poziomu wyżej. Dobra, rozumiem. Czy to wszystko należało do Yamatai? Laptopa otworzyła. Amerykańskiego Marine. Ciekawe, czy było. Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej. Tak czy inaczej mnie to nie interesuje. Idziemy dalej. Maksymalnie. Aby zebrać. Dobra, tam mamy dalej iść. Ale tu chyba coś jest jeszcze, nie? Nic, ja teraz na tą flagę. Wiedziałem, miałaś z łuku strzelać. Głupia. Wiedziałem, że słyszałem gdzieś dziką świnię. Tylko, kurczę, czy ja dam radę? What? Aha. Aha, o! Okej. Okay. No to chyba tędy nie przejdę tam. Po prostu gra mi chciała, nie wiem, pokazać, że... Jest tam coś takiego? O! Gniazdo! Tak? To jest gniazdo? No dobra, nie wiem.
Aha, muszę przejść, dobra, nie w tę stronę. Muszę przejść tutaj. Tak? Dobrze myślę? Daj na górę. Dobra. To idziemy. Tyrolka w tamtą stronę. Rozumiem, rozumiem. Muszę to podpalić, a nie mam czym. Co ja tu robię? Ojejku, ojejku. Dobrze. Teraz tak, czy żeby znaleźć jakiś lampion, to muszę zejść na sam dół. Dobra, zdecydowanie... Dziwne dźwięki. Zdecydowanie za długo tutaj siedzę. I po prostu sobie pojedziemy tą tyrolką. O matko, o matko. No nie, no naprawdę. Jeszcze raz zatem. No spacja, no. Aha. To gdzie ja przyszedłem, bo nie rozumiem. Aha, dalej. No i dobra, to dalej. Okej. Kuma ciacia. Okej, kolejna tyrolka. Wszystko jest w środku. Tą tyrolką co? Wracam tam. Aha. Aha, to w środku piszczy. Dobra, ale tu coś może jest, co? Jakieś znaczki, pistaszki. Tam nic nie ma. Następny grobowiec. Dobra. Nie mam pewnie jakichś narzędzi. Więc idziemy do naszej jaskini. Po plecak. No to idziemy. Który wilki zabrały. Easy, Laro, easy. Przyszłam tylko po bagaż. Nic więcej. Oczywiście, że się coś na nas rzuci zaraz. Dobra. Muszę z tym wracać do lata. Aha, dlatego mamy te tyrolki w dwie strony, bo... Bo trzeba wrócić, no tak. Zapomniałem, jaki jest cel naszej misji. No co? Przecież wciskałem. Myślałem, że dobrze zrobiłem. Ja już wziąłem?
tak, że... Lewo, prawo, lewo, prawo. No robię, robię. F, myk. Naciskać E. A ja R naciskam. O jest. Głupek. Ty się JJ naucz klawiatury na pamięć, a później zacznij grać w gry. Bo to tak to... Dobra, jeszcze raz. To 8 razy sztuka, jak to się mówi. Lewo, prawo, lewo, prawo. Myk, myk, myk. F, żeby skopa. Tapujemy E. Pik, 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 pik. F, skopa. Tapujemy E. A nie, F tapujemy. Kurde, znowu zginąłem. No nie. Ja nie wiem, co ja mam naciskać. E, F. Takie podobne dwie literki, no. Muszę sobie jakoś tutaj... O Jezu. Dobra. Lewo, prawo, lewo, prawo. Strzałki. To strzałkami w końcu trzeba? To się nie robi tym ty? Sadem? Dobra. No 3 razy sztukę. Ale czemu nie używałeś klamki? Dobra, wychodzimy stąd. Na Tyrolce. Dobra. Zwijamy do naszego ziomala. On sobie tutaj smacznie śpiórka. Okej. Trzeba cię połatać. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj, Laro, musimy nadać sygnał SOS. Ty musisz. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. No i wszystko jasne. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. O! Nie mogłeś tego wcześniej dać, bucu? Teraz to ja mogę iść wszędzie. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko... Uważaj na siebie. Dobra, siomek. Teraz to ja mogę... góry przenosić. Wypróbuj ten czekan tam na ścianie. Słuchajcie, wypróbujemy go w następnym odcinku. Bo czas mnie goni przeokrutnie. Także dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnego odcinka. Yo, yo.